Hiszpania. Otwarto wystawę z hiperrealistyczną figurą Jezusa Chrystusa. Stworzenie wyjątkowo realistycznej figury Jezusa Chrystusa było możliwe dzięki przeprowadzonym badaniom 3D. Badacze skupili się również na całunie turyńskim, sposobie położenia ciała oraz licznych śladach krwi Chrystusa. Rzeźbę wykonano z lateksu oraz silikonu. Waży ponad 75 kg. Podobizna zawiera wiele najmniejszych szczegółów. Uwzględniono m.in. strukturę skóry, brwi, rzęsy, a nawet piegi czy włosy na ciele. Odwzorowano też rany po biczowaniu, torturach czy ukrzyżowaniu, na dłoniach, stopach oraz między żebrami. Ciało jest też pokryte siniakami. Widać również złamany nos oraz ślad na czole po koronie cierniowej. W internecie pojawiły się zdjęcia z wystawy. Wystawa The Mystery Men pokazuje mękę i śmierć Chrystusa. Cała wystawa zajmuje powierzchnię około 600 metrów kwadratowych. Zajmuje cztery sale, w których znajdują się informacje na temat męki i śmierci Chrystusa. Biskup diecezji Salamanki, B.P. José Luis Rytane w rozmowie z serwisem Vatican News udzielił kilku spostrzeżeń na temat wystawy. Bardzo mi się podobała ta praca. Prawda jest taka, że stanie przed tym, co jest dokładnym przedstawieniem tego, jak cierpiał i umarł Jezus, pozostawia silne wrażenie. Organizatorzy mają nadzieję, że wystawa znajdzie się w różnych krajach. W najbliższym czasie powinna się pojawić w Lizbonie w Portugalii z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2023 roku oraz w Rzymie w 2025 roku.